Minęła godzina 21, więc witam Was bardzo serdecznie w plociuchu naszej luźnej serii vlogów, której głównym celem jest dostarczenie Wam przyjemności ze słuchania, a dzisiaj dodatkowo dowiecie się wielu bardzo, bardzo ciekawych rzeczy na temat tego, jak działają komputery kwantowe oraz czy to jest prawdopodobne, że komputery kwantowe niedługo sprawią, że science fiction stanie się naszym udziałem łącznie z przenoszeniem jaźni ludzkiej do maszyny, do robienia super multi fantastycznych symulacji życia, które będą nie do odróżnienia od życia realnego i w tym momencie, jeżeli człowiek nie będzie wiedział, że jest w symulacji, to hu hu hu, o tym będzie bardzo dużo. Dzisiaj ze mną ekspert Marek Konderski. Cześć wszystkim. Inżynier po Politechnice, zajmujący się robotyką według wykształcenia, później długo, długo dziennikarz zajmujący się branżą technologiczną, ostatnio nawet redaktor naczelny, no przez do czasu, gdy był naczelnym nawet bardzo dobrego pisma, ostatnio tak podupada. Nieważne, dla Was Marek prosto z kartonu, w pierwszej linii opisu jest link do kanału, napiszcie mu coś miłego ode mnie, tam jest bardzo dużo filmów na tematy technologiczne, na tematy sprzętowe, ale są również takie z jajem, polecam. Cześć Marku. Cześć, ja tutaj jak się przywitam, to chciałem nawiązać do poprzedniego razu, kiedy byłem tutaj, proszę o, bo niektórzy mieli wątpliwości, tak wygląda mikrofon, do którego nagrywam. Tyle z tematem przywitania. A co, zarzucili ci, że jest jakiś niefaliczny kształt i że jesteś homofobem? Nie, bo cały czas używam tego mikrofonu. Do tego mikrofonu mówię, z tego mikrofonu mnie słychać. Natomiast miałem słuchawki z mikrofonem, które były podniesione do góry, żeby mi nie przeszkadzał. I zostałem wyśmiany, że słabo mnie słychać, bo mikrofon jest podniesiony do góry. No jest podniesiony do góry, bo i tak nie był używany. O Boże, Marek, to jest to, co ci mówiłem ostatnio w samochodzie. Weź ty, odpuść sobie, nie przejmuj się tymi hejchterami, tam jest taki przycisk, wycisz człowieka na kanale i tyle. Co ty się, Marek, przejmujesz? Natomiast rzeczywiście mów bardziej do mikrofonu, bo słabo cię słychać. Dobra, słuchajcie, punktem wyjściowym do dzisiejszego rozważania będzie to, że Intel chyba przejął się tym, że ma problemy PR-owe, to tak trochę nawiązuje do ostatniej naszej rozmowy właśnie z Markiem i znowu idzie w PR i tym razem idzie krok do przodu. W zasadzie tak sugeruje, że co wy się tam przejmujecie jakimiś tam backdoorami, innymi rzeczami, czy w procesorach, zobaczcie procesory kwantowe. Procesory kwantowe to jest dopiero przyszłość i na targach, które nazywają się CES 2018 przedstawił nowość w rozwoju komputerów kwantowych oraz neuromorficznych i przedstawił zupełnie nowy układ, 49-kubitowy chip, który nazywa się Tangle Lake. Generalnie to jeszcze to jest na razie przyszłość, ale przypominam, że jeszcze z 60 lat temu komputery zajmowały nawet nie całe pokoje, tylko całe budynki zajmowały i wszyscy myśleli, że to się będzie nadawało tylko do obliczania trajektorii rakiet. A teraz proszę, każdy z nas ma w kieszeni dużo bardziej poważny komputer. Tak samo było z bronią palną. Pierwsze giwery oparte na broni palnej były dużo, dużo, dużo gorsze od łuków, ale technologia rozwija sprawiła, że dzisiaj możemy mieć różne piękne cacuszka. Tak samo będzie z technologią kwantową. To będzie się wszystko rozwijało, rozwijało, rozwijało i w końcu trafi pod strzechy. A komputery kwantowe mają jakieś gigantyczne moce obliczeniowe, prawda, Marku? Tak. CES, czyli Consumer Electronics Show Los Angeles. Intel mów pokazał, bardziej do tego mikrofonu, nic się Intel, nie słychać. Intel pokazał procesor 49-kubitowy, procesor o nazwie Tangle Lake. Tak naprawdę to są głównie takie PR-owe zagrywki, ponieważ prace nad nad komputerami kwantowymi trwają już naprawdę od bardzo, bardzo dawna i są jakieś pierwsze osiągnięcia. Nawet parę lat temu była firma, która sprzedawała komputery kwantowe, gotowe takie komputery można było kupić, znaczy kupić, no to nie do domu, tylko to firma kupowała duża, kosztowało to po 10 milionów dolarów. Tam były, no zresztą do tego dojdziemy później, bo to jest ciekawa historia. Natomiast w chwili obecnej komputery kwantowe są na początku drogi. Są na początku drogi, dokładnie tak jak powiedziałeś, to jest dokładnie ten sam moment, kiedy 70-80 lat temu były pierwsze komputery, pierwsze wielkie szafy i mówiło się, że w
w domu to nikomu niepotrzebne. A teraz każdy ma w domu taki komputer i wszyscy są zadowoleni. I w przypadku komputerów kubitowych dokładnie historia się powtarza. W tej chwili się mówi, że to nigdy nie będzie do zastosowań indywidualnych, do zastosowań domowych, bo to jest wielkie, skomplikowane i w chwili obecnej faktycznie tak jest. To są gigantyczne rzeczy. Mało tego, tam jest problem z temperaturą, ponieważ procesor, komputer, tak to nazwijmy, komputer kwantowy, musi w chwili obecnej pracować w okolicach zera absolutnego, czyli to jest poniżej, to jest 4 dziesięciotysięczne Kelwina. Także to jest zero absolutne. Żeby one sensownie działały, muszą być schładzane, także nikt w domu czegoś takiego sobie nie postawi, nawet gdyby miał miejsce i pieniądze. Także tak to w chwili obecnej wygląda. Natomiast zacznijmy może od tego, co to jest qubit, bo to jest bardzo prosta definicja. Qubit to jest po prostu bit, ale kwantowy. Tyle. Tak jak bit to jest najmniejsza porcja informacji w normalnych komputerach, to qubit to jest najmniejsza porcja informacji w komputerach kwantowych. I to jest akurat bardzo proste do wytłumaczenia. Natomiast dlaczego jest taki wyścig na to, kto pokaże, bo ten pokazał tam 7-kubitowy procesor, tamci pokazali 18, potem jest 49. I po prostu chodzi o to, że im więcej tych qubitów, tym znacząco rośnie moc tego komputera. Im więcej qubitów, to ona nie rośnie w sposób liniowy, to jest bodajże wykładniczy, to bardzo mocno przyrasta, także im więcej tych qubitów, tym ten... Bo generalnie zrozumienie, jak działa komputer kwantowy, jest... To jest dobre dla osób lekko szurniętych, bo to trzeba naprawdę siedzieć bardzo mocno w fizyce kwantowej. Weź to uprość. Żeby zacząć to... Fizyka kwantowa to jest... Ale nie fizykę kwantową. Fizykę kwantową to wiemy, to ja uproszczę. To jest fizyka bardzo, bardzo małych cząstek, które mają serdecznie gdzieś fizykę newtonowską. Tam są bardzo dziwne rzeczy. Tam jest możliwa już teleportacja. Tam się dzieje w ogóle coś takiego, że układ kwantowy zaczyna przybierać określoną wartość dopiero w momencie, w którym jest obserwowany. Jak nie obserwujesz... Dokładnie tak to wygląda. Jak nie obserwujesz układu kwantowego, to on ma nieoznaczoność, czyli może być takie, może być takie. On zadecyduje, jaki będzie jak na niego spojrzysz. To jest jeden z koronnych argumentów zwolenników, że żyjemy w symulacji komputerowej, ponieważ to bardzo mocno nawiązuje do znanych nam symulacji, czyli gier komputerowych, które właśnie mają procedury tak zrobione, że układ, czyli układ gry przyjmuje określoną wartość dopiero gdy jest testowany, gdy gracz na niego spojrzy. Także to fizykę kwantową nie tłumaczę, to już tłumaczyłem widzom i bardzo w wielkim uproszczeniu właśnie to pozwoliłem sobie zrobić. Znaczy, jeszcze raz. Cały pit z komputerem kwantowym polega na tym, że zwykły komputer, bit ma dwie wartości, 0, 1. Nie przyjmuje innych wartości. Natomiast qubit teoretycznie przyjmuje nieskończenie wiele wartości pomiędzy 0 a 1. Do tego przyjmuje wszystkie te wartości jednocześnie. Tak to wygląda. W związku z tym można w nim zakodować masę informacji. Jak weźmiesz 2 kubity, to tych informacji jest jeszcze więcej. 3 kubity to już w ogóle jakaś masakra się robi. I ten układ jest w stanie nie dość, że kodować w sobie jednocześnie bardzo wiele zmiennych, znaczy informacji, to do tego on oblicza wszystkie... całe te zadania. On nie liczy jednej wartości, on oblicza naraz kilkanaście, kilkaset, kilka tysięcy wartości oblicza. Także on ma nieporównywalnie większą wydajność, taki komputer. Natomiast jest też minus tego wyniku obliczenia, ponieważ nasz komputer, taki zwykły, bitowy, daje konkretny wynik. Wpisujesz działanie i on ci pokazuje wynik. Wynik tego działania to jest tyle i tyle. Koniec, kropka. Natomiast komputer kwantowy, on pokazuje ci prawdopodobny wynik, najbardziej prawdopodobny wynik. Oczywiście tam ten stopień prawdopodobieństwa jest odpowiedni. I w związku z tym, żeby jak gdyby jeszcze bardziej go zwiększyć, trzeba te obliczenia przeprowadzić kilka razy, bo wtedy to prawdopodobieństwo się zwiększa. W związku z tym to nie jest tak, że on ci powie, że na 100% będzie tak i tak, tylko że załóżmy 75% szans jest, oparte na fizyce kwantowej, czyli ileś razy musi spojrzeć na układ i zobaczy, co mu wyjdzie. Tak, także tak to wygląda. Natomiast dlaczego w ogóle ludzkość się zabiera za komputery kwantowe?
Bo są strasznie wydajne. Z dwóch powodów. To co powiedziałeś, tak, bo są strasznie wydajne, tak, oczywiście. Natomiast druga rzecz, czas komputerów klasycznych powoli dobiega końca. Dochodzimy po prostu do granic miniaturyzacji. Za chwilę już są problemy z coraz niższymi tymi procesami litograficznymi, że już nie można tak małych elementów robić, bo nie wiadomo jak. Dobra, to ja też znowu to uproszczę, bo ty jako inżynier masz tendencję do wchodzenia w szczegóły. Generalnie w procesorach zwykłych chodzi o ilość tranzystorów, jakie tam upchniemy na tej płytce. I ponieważ zakładamy, że płytka nie może się zwiększać, to musimy upychać coraz to mniejsze tranzystorki. No i po prostu dupa, no już się tego dalej nie da zmniejszać. Dokładnie tak. Także musimy iść w stronę jakiejś innej technologii, bo ta nasza prędzej czy później się skończy. No, kwantowa jest bardzo obiecująca, tylko tak jak powiedziałem, w chwili obecnej te komputery kwantowe pracują w okolicach zera absolutnego, w związku z tym to pobiera dużo energii, no i trzeba to schładzać, żeby... Bo cały pic polega na tym, że ten układ jest, tak jak powiedziałeś, on sobie gdzieś tam sobie bryka, tam się robi i jest jakiś, ma jakiś wynik. Natomiast w momencie, kiedy sprawdzamy jego stan, czyli mówimy sprawdzam, to ten stan zaczyna wariować. I im częściej sprawdzamy, znaczy generalnie trzeba to jakoś zamrozić, żeby, nie wiem, sfotografować, żeby jakoś utrwalić ten stan, żeby sprawdzić ten wynik, bo jak my go sprawdzamy, to trochę tak jak z kotem Schrödingera. Nie wiemy, czy on jest martwy, czy on jest żywy w tym pudełku. Musimy, kot jest jednocześnie martwy, jednocześnie żywy. Dopiero jak otworzymy i sprawdzimy, no to wiemy, jaki on jest, ale dopóki tego nie sprawdzimy, to nie wiemy. Także generalnie, tak jak mówiłem, dla osoby, o tak potocznie mówiąc, zdrowym rozumie, zrozumienie, jak działa kwantowy komputer, nie jest takie proste, bo nie, to jest bardzo proste. To jest układ, który przybiera określoną wartość w momencie, w którym ją sprawdzamy. Może to wytłumaczę na przykładzie przepowiedni. Powiedzmy, że ja mam, jestem, nazwijmy, zmienimy mi nazwisko, ogólmy mnie na łyso, jestem Jackowski, nie? I teraz mówię Markowi, Marku, jeżeli jutro wyjdziesz z domu, to potrąci cię samochód i cię zabije. No i powiedzmy, że Marek mi, spojrzałem w przyszłość, prawda? Poznałem stan tej przyszłości, żeby wcześniej to wiedzieć. Mówiąc to Markowi, jednocześnie wpływam na tą przyszłość, ponieważ Marek, który mi wierzy, zostanie jutro w domu. W związku z tym nie zostanie zabity przez samochód, w związku z tym kierowca, który by Marka rozwalił, nie pójdzie siedzieć za rozwalenie Marka, w związku z tym będzie sobie dalej żył i w przyszłości na przykład opracuje lek na raka. Tak to mniej więcej działa. Że spojrzenie w przyszłość zmienia tą przyszłość. A w przypadku kwantów po prostu określa układ. Bo tutaj wchodzimy idziemy do teorii multiwersów, że każda możliwa wersja przyszłości jest równie prawdopodobna i dopiero gdy, jak my mówimy, sprawdza, to te kwanty decydują, jaki mają mieć układ. Proste. To znaczy, tu jest taka teoria, w zasadzie ona w fizyce i w praktyce jest jak najbardziej potwierdzalna, że każda obserwacja i pomiar procesu wpływa na proces. I tutaj podam dwa takie przykłady, takie zrozumiałe absolutnie dla każdego. Jak mierzysz sobie temperaturę, to znaczy normalnym termometrem, ta 36,6, wkładasz pod pachę, mierzysz temperaturę, to termometr nagrzewa się, w związku z tym twoje ciało się ochładza. Ponieważ ty jesteś duży, a termometr jest malutki, to ten proces jest pomijalny. Ale gdyby termometr był wielkości ciebie, bo to twoja temperatura by spadła, żeby podgrzać termometr. A jeszcze taki prostszy przykład. Na pewno każdy z was pamięta, jak wygląda wizytacja w klasie na lekcji. No przecież wiadomo, że jak przychodzi wizytator, to wszyscy się zachowują inaczej niż normalnie. Każdy odgrywa jakąś szopkę i to też jest dokładny przykład, że przychodzi wizytator, obserwuje i on widzi coś, co jest nierealne, bo na co dzień nikt się tak nie zachowuje. Także no. tak to trochę wygląda. Że to jest trochę taki komputer, który robi taką szopkę, bo go oglądamy. Trochę tak. Także poza tym on, te kubity tam sobie się kotłują. W momencie, kiedy my zaczynamy to obserwować, ten proces trzeba, tak jak powiedziałem, zamrozić, żeby ustalić jakiś ten stan, bo on chwilę po obserwacji już, jak powiem, zmienia zdanie. Także są tam jakieś fizyczne rozwiązania. Dobra, Marek, ale tutaj rzeczy. W tym momencie wchodzimy za bardzo w kwestie techniczne, które są nieinteresujące.
bardziej interesujące są kwestie takie, które też Intel mówi, że oni zamierzają na tych swoich komputerach kwantowych rozwijać po pierwsze sztuczną inteligencję, a po drugie symulację człowieka. I to cię zaczyna robić ciekawe. To są dwie różne rzeczy, ponieważ jest taka teoria, gdzieś przeczytałem, nie bardzo mi się to zgadza z innymi teoriami, ale załóżmy, że akurat ta jedna robocza, załóżmy, że jest poprawna, że komputer kwantowy składający się z 300 atomów, czyli 300 tych kubitów, ma moc obliczeniową współczesnego, klasycznego komputera o wielkości wszechświata. To tak dosyć mocno pokazuje, jaka jest różnica. Natomiast to, co powiedziałeś wcześniej, że Intel zaczyna to takie rzeczy rozwijać, to są dwie zupełnie różne rzeczy, ponieważ dwie biegnące równolegle, ponieważ tak, oni faktycznie doszli do wniosku, że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji warto, tak powiem, ciągnąć ten temat, bo znaczy, to jest tak jak, nie wiem czy pamiętacie, bodajże w ubiegłym roku albo jeszcze dwa lata temu, komputer w końcu pokonał mistrza świata w Go. Go jest grą nieporównywalnie bardziej skomplikowaną od szachów. W związku z tym nie było w ogóle fizycznej możliwości, żeby maszyna przeliczała wszystkie ruchy i wybierała optymalny, bo to się fizycznie nie dałoby zrobić. Znaczy komputer kwantowy by dał radę, ale to nie. W związku z tym oni postanowili wsadzić tam sztuczną inteligencję, która się nauczyła grać w Go i po prostu była w stanie jakoś tam przewidywać i nauczyła się grać na tyle dobrze, że wygrała z jakimś mistrzem w Go. W związku z tym to jest znacznie prostsza metoda programowania, tworzenia bardzo sprytnych komputerów. Po prostu uczyć je i ponieważ najprostszą metodą, czy inaczej, wszystkie wielkie wynalazki to jest naśladowanie natury. W związku z tym, jeśli mamy mózg, który jest bardzo skomplikowany i jakoś tam działa, to spróbujmy zrobić komputer, który mniej więcej działa tak jak mózg. No po co wymyślać, znaczy po co wyważać otwarte drzwi? Zróbmy coś, co działa bardzo fajnie i spróbujmy odtworzyć to w sposób sztuczny. I dlatego prowadzi się pracę nad tym, żeby ciągnąć tą sztuczną inteligencję, żeby zrobić komputer taki, były tam połączenia między komórkami, tak jak neurony, żeby to po prostu samo się uczyło i samo, że tak powiem, poprawiało swoją strukturę. I tyle. Natomiast komputery kwantowe są na razie no, trochę w powijakach. Tam była taka firma jak D-Wave, która sprzedawała komputery kwantowe, no więc tam był wielki problem. Niektórzy twierdzili, że, bo to były wielkie puszki, to były wielkie, znaczy takie wielkie wielkości podwójnej szafy albo potrójnej szafy, wielkie puszki, nie wiadomo co było w środku. I były problemy. Niektórzy twierdzili, że to nie są komputery kwantowe, niektórzy twierdzili, że one są kwantowe, ale tak w połowie, bo one się tak trochę zachowują, kwantowe, a trochę nie. One coś tam faktycznie liczą. I one faktycznie coś liczyły, ale do tej pory nie bardzo wiadomo, jak ta firma to zrobiła, czy to naprawdę były kwantowe komputery, czy nie. Także komputery kwantowe niosą też za sobą odrobinę niebezpieczeństwa. Znaczy niebezpieczeństwa na tyle, na ile, znaczy to jest niebezpieczeństwo tej samej kategorii, co niebezpieczny jest młotek. No bo młotek to jest narzędzie, może do czegoś konkretnego służy, ale młotkiem też można kogoś zabić. I komputer kwantowy niesie mniej więcej dokładnie takie samo niebezpieczeństwo. Otóż w chwili obecnej jest szyfrowanie typu, żebym nie skłamał, RSA. RSA, bardzo popularny algorytm szyfrowania, który szyfrowanie to jest dosyć prymitywne, po prostu ono, skuteczność tego szyfrowania polega na tym, że klasyczny komputer musiałby kilkadziesiąt lat co najmniej liczyć żeby ten klucz złamać. No i dlatego uważa się, że jest niemożliwe do złamania. A komputer kwantowy policzy to w sekundę, czy tak, minutę. Dokładnie. To są sekundy. Wszystkie zabezpieczenia, które w tej chwili mamy, przynajmniej cywilnie, o których wiemy, szlak trafi. Łącznie tak, z kodowaniem kryptowalut, kodowaniem przelewów, wszystko szlak. Tak. I nawet są już plotki, że niektóre agencje rządowe backupują, znaczy no, archiwizują sobie zakodowane informacje, których nie są w stanie złamać, po to, że jak dorwą się do komputera kwantowego, to sobie to odszyfrują, będą wiedzieli wstecz, co tam wtedy ktoś tam, jakie informacje przesyłał. Wiesz, to jak już wchodzimy na takie teorie, to śmiem twierdzić, że tam trochę więcej czytałem i tutaj ci powiem, że są nawet inne teorie, które mówią, że już dawno rządy, ze szczególnym uwzględnieniem NSA, czyli amerykańskich szpiegów, że oni już dawno mają komputery kwantowe i właśnie dlatego są w stanie wszystko, co się tylko da, podsłuchać i rozszyfrować.
Nie da się powiedzieć, znaczy nie można tego wykluczyć. Nie można. Biorąc pod uwagę, że historia raczej pokazuje, że największe wynalazki najpierw były w tajnych służbach albo w NASA, a dopiero potem przechodziły do cywila. Jest to raczej prawdopodobne i tak jest wszędzie, słuchaj. Nie wiem, czy to ty wtedy kiedyś byłeś ze mną na tej konferencji prasowej, co jakiś wojskowy usadził ludzi a propos Samsunga, mówiąc, jaki jest największy produkt z korporacji Samsung. Że to jest tam jakaś rakieta. Że to jest generalnie korporacja wojskowa. Samsung robi, jak firma koreańska, robi absolutnie wszystko. Natomiast kończąc temat komputerów kwantowych, tam oprócz tego, że to są komputery, które są jeszcze w powijakach tak naprawdę i komputery, które w chwili obecnej wymagają ekstremalnie niskich temperatur, to tam jest jeszcze jeden minus. One potrzebują specjalnych algorytmów. No, algorytmu takiego, który będzie w stanie wykorzystać specyficzny sposób myślenia takiego komputera. Także to nie jest tak, że weźmiemy każdy dowolny program i go przetłumaczymy szybko, rach, ciach, ciach na język komputera kwantowego. Nie, to są specjalne algorytmy, specyficzne, które korzystają z tych komputerów. Także w chwili obecnej, podsumowując, komputery kwantowe to jest pieśń przyszłości. Z tym, że klasyczne komputery jak wystrzeliły, tak bardzo szybko poszło. Tutaj może być tak samo, że dojdziemy do jakiegoś przełomu, do czegośkolwiek i ani się obejrzymy, za 10 lat będziemy wszyscy pracowali na komputerach kwantowych. Ale to nie, Marek, sorry. To jest dokładnie tak jak ze wszystkim. Żeby coś wystrzeliło, potrzebne jest usługi, które na tym chodzą. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, żeby to wszystko było wygodne. Bo wtedy, nawet jak jest drogie, to zaraz potem pójdzie w masówkę i będzie tanie. Zobacz, jak było ze smartfonami. Przecież takim protoplastą pojęcie smartfon pojawiło się bardzo dawno temu. Ja pamiętam w 2003 czy w 2004 roku już gdzieś tam sobie ściągnąłem jakąś grę, która mi nie chciała chodzić na moim telefonie, bo była na smartfony. To jest bardzo stara rzecz. W ogóle pierwszego tableta pokazał Microsoft bardzo dawno temu. Tak. Tylko nie było na to usług. Tak, oni wyskoczyli przed szereg, pokazali to wtedy, kiedy nikt się tym nie interesował. Tak, dokładnie. Natomiast dlaczego teraz smartfony wyskoczyły? Bo pojawiła się cała masa różnych usług, właśnie z pecetów. Znaczy, najpierw się wytworzyły usługi stacjonarne, prawda? Pecety, konsole, takie kwestie społecznościowe, do których wykorzystywania potrzebny był komputer i wystarczająco bardzo dużo ludzi zaczęło te usługi na komputerze mieć, prawda? A potem nagle pojawiło się, hej, możesz to mieć ze sobą na telefonie, pojawiła się dodatkowa usługa taniego internetu, czyli tak naprawdę dla wielu ludzi smartfon stał się komputerem, który możesz mieć w telefonie. Bo jak ktoś nie jest hardkorem, to tylko korzystał właśnie z poczty, z Facebooka, z kilku innych rzeczy, to może to mieć w telefonie. Tak samo będzie tutaj, stary. Wcześniej czy później pojawią się usługi. Tak. A te usługi prawie zawsze wiążą się z rozrywką, żeby to gruchnęło. Na początku tak, Krzysiek, nie wiem, czy wiesz, co to jest zimna fuzja. Wiesz. Teoretycznie możliwe w praktyce. W skrócie jest to tani sposób na tanią energię, na mnóstwo taniej energii. W momencie, gdyby istniało coś takiego, co pozwala wyprodukowanie taniej energii w ogromnych ilościach, okazuje się, że istnieją technologie, które są zarzucone dlatego, że są bardzo fajne, ale wymagają kosmicznych ilości energii i się jej nie opłaca. Gdyby można, była zimna fuzja istniała, to można by z tych technologii korzystać. I tak samo jak powstanie komputer kwantowy, to co powiedziałeś, przenoszenie świadomości do wnętrza komputera, wtedy będzie możliwe, bo to będzie tak olbrzymia, tak gigantyczna moc, że to, co w tej chwili jest absolutnie nierealne, no bo nie wiadomo, jaki komputer do tego musiałby być, wtedy będzie, podejrzewam, że trywialne i bardzo proste. Po prostu będzie środek, który pozwoli zrobić to w ogóle bez żadnego wysiłku. Tak. I teraz śmiem twierdzić, że na przykład tego zawsze jest kauza, czyli to powód i to, dla czego się komu opłaca. Mówiłeś o zimnej fuzji. To albo wam Marek dokładnie za chwilkę powie, bo ja to wiem tylko pobieżnie. W każdym razie chodzi o pewną syntezę, coś, co teoretycznie jest niemożliwe, czyli reakcja, do której wkładasz mniej energii, niż najpóźniej wyjmujesz.
Znaczy, takie, takie fuzje są prowadzone na krótki czas, ale generalnie zjawisko istnieje. Znaczy, PIC polega na tym, dlaczego nazywa się zimna fuzja, bo ona jest, ona zachodzi w temperaturze pokojowej. I tak naprawdę można by zbudować takie malutkie reaktorki, każdy sobie postawi w mieszkaniu i jest samowystarczalny, jeśli chodzi o energię. Tak, i tutaj tak, właśnie macie powód, dla którego mimo tego, że zimna fuzja teoretycznie istnieje, to w praktyce moim zdaniem nigdy nie zostanie objawiona z tego samego powodu, bo to podchodzi pod te same teorie pod tytułem darmowa energia. Tak jak Marek powiedział, każdy mógłby mieć mały reaktorek, w związku z tym szlak trafi w biznes energetyczny, szlak trafi w biznes przesyłowy, górnicy wyjdą na ulicę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gigantyczne pieniądze gigantycznych korporacji w to idą. W związku z tym zimna fuzja, podobnie jak przesyłanie, część wynalazków Tesli, sorry, tego nie będzie, bo się nie opłaca. Natomiast procesor kwantowy opłaca się jak cholera, bo to jest niewyobrażalny wręcz biznes. To jest realna nieśmiertelność, Marek. Możliwość przeniesienia swojej świadomości do komputera to jest święty graal wielu, wielu osób. Zobacz, w tym momencie możesz wykreować realny raj dla ludzi, których będziesz tam trzymał za opłatą. Tak, ale można też wykreować więzienie, tak, dokładnie. Oczywiście, że tak, no, ale zakładamy, że na początku to będzie właśnie w tą stronę pozytywną, prawda? Czyli jesteś już stary, niedołężny, no to wejdź do naszego świata super MMO i tam sobie żyj ile chcesz w dostatku, prawda? Znaczy, takich chętnych ludzi będzie mnóstwo, ponieważ jeśli masz lat 80 parę i prawie że umierasz, no to tak naprawdę co masz do stracenia? Tu możesz pożyć jeszcze miesiąc i za miesiąc prawdopodobnie szlak cię trafi, a tam, znaczy tutaj ryzykujesz tym miesiącem, stawiasz na szali ten miesiąc, a możesz zyskać albo nic, jak się nie uda, albo tak naprawdę życie wieczne. Tak, to znaczy tam, jeśli wchodzi się w kwestie takie bardziej, nazwijmy to, metafizyczne, to może trochę ryzykować, bo tam pozostają dwa podstawowe pytania. Pierwsze takie, czy to na pewno przenosiona jest twoja jaźń do komputera, czy czasem nie kopia twojej jaźni? Tak, ale ten problem jest czasami, pojawia się dość często w literaturze science fiction i prawdę powiedziawszy nigdy nie trafiłem jeszcze na żadne opowiadanie, które by jakoś sugerowało rozwiązanie tego problemu. Tam zawsze problem był pomijany. Zaznaczony, że jest, istnieje, że to może jest, tak naprawdę nie przenosisz się, tylko się kopiujesz, a potem co z kopią zrobić? No, może zniszczyć, ale to jest kopia, która jest idealna, to ona też żyje tak naprawdę, to jest twój duplikat. Czyli tak naprawdę jak się kopiujesz, to kopiujesz się do nowego ciała, tam to żyje, a ty umierasz, czyli to tak jak byłoby takie super dziecko, super bliźniak, ale de facto nie, no, nie wiadomo jak to będzie, nie wiadomo, dopóki ktoś nie zrobi, to nie wiadomo będzie. To jest tylko takie gdybanie sobie tak, w tym momencie. Tak, a to jest zasadnicza różnica, czy coś przeniesiesz, czy coś skopiujesz. To było trochę w modyfikowanym węglu, to było poruszane, tam gdzie wprost, moi widzowie wiedzą, że ja mam kota na punkcie tej książki. Niedługo będzie bodajże w lutym. Serial będzie na Netflixie. Tak. Na Netflixie, tak. Natomiast tam wprost było powiedziane, że są to kopie i że można sobie tą jaś skopiować ile się tylko razy chce. No i nawet było coś takiego, że koleś się skopiował, ponieważ szedł na wojnę, czy tam na jakąś bitkę i potrzebował dużo zaufanych współpracowników, to się wziął i skopiował. No i obie jego kopie przeżyły, więc potem siedzieli w wirtualu i uzgadniali ze sobą, który z nich ma zginąć. Także to jest poważne, ale to jest trudne, bo tak naprawdę nikt za cholerę nie wie. Jest to jedno z tych pytań, na które nikt nie będzie chciał znać odpowiedzi, bo to będzie rozwalało cały system. Ale więcej ci powiem, Marek, jak już jesteśmy przy kwantach. Jest coś takiego jak teleportacja kwantowa. Jest to, to znaczy nie w praktyce, tylko teoretyczne rozwiązanie. Znaczy, ja czytałem, że bodajże Chińczykom, nie na głowy sobie, że Chińczykom w ciągu ostatniego miesiąca udało się przeteleportować jakąś cząstkę elementarną gdzieś na jakieś... Na orbitę tam gdzieś, na księżyc, coś takiego. Tak, ale na poziomie cząstek rzeczywiście oni już to robią. Natomiast ja mówię o teleportacji
człowieka. Teoretycznie można teleportować człowieka na zasadzie teleportacji kwantowej. Tyle tylko, że to polega mniej więcej na tej zasadzie, że ty sobie wchodzisz do teleportera na pokładzie USS Janusz Korwin-Mikke, wchodzisz do tego teleportera, tam jesteś idealnie szczytywany, maszyna odbierająca buduje idealną twoją kopię, a ty jesteś unicestwiany na poziomie kwantowym. Tak niestety wygląda teleportacja, teoretyczna teleportacja kwantowa człowieka. Znaczy dla osoby stojącej z zewnątrz, no twoja kopia ma twoje myśli, twoje coś, czyli to jest kontynuacja ciebie. To jesteś dokładnie ty. Tak, ale dla ciebie jako takiego to już nie jesteś ty. To jest kopia, która ciągnie twoje zadanie. Ty umierasz. A ciebie już nie ma, dokładnie tak. To jest kwestia świadomości. Jak to będzie zrobione? Czy to jest... Nie wiadomo, jak to będzie zrobione. Wiesz, Marek, ja teraz widzowie zrobię trochę prywaty. Marek mi jakiś czas temu pomagał, bo mi dyski twarde padały. Ja tam miałem dużo bardzo ważnych rzeczy i Marek mi kopiował te dyski. I teraz tak. Wrzucił je w takie urządzenie, w taki program, który zrobił idealną kopię dysków. Dwa idealne dyski. Mój PC, wyjąłem z niego stare dyski, włożyłem nowe dyski, mój PC nie widzi różnicy. Ale to są inne dyski. Tam są inne naklejki, to jest inny ten. Fizycznie coś innego, tylko że ma te same dane. No tak, to jest ta sama zawartość na innym fizycznie nośniku. Podobny przykład co z człowiekiem, no bo generalnie jest ta sama informacja, natomiast materia, znaczy tak naprawdę człowiek, to wiadomo, każdy człowiek, jak się skaleczymy, to się leczymy, no ręka nam nie odrośnie, ale się regenerujemy. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale najprawdopodobniej człowiek wymienia wszystkie komórki w swoim ciele co 25-27 lat. De facto co 27 lat stajemy się innym fizycznie, całkowicie innym człowiekiem niż 20 lat temu, bo już nie ma ani jednej tej samej komórki. Tak, dokładnie. Mhm. A także to będzie bardzo poważny problem, przed którym, daj Boże, bo zawsze moim zdaniem lepiej mieć wybór, staniemy jeszcze za naszego życia, na pewno za życia naszych dzieci, bo zobaczysz, Marek, że ta technologia wystrzeli, bo to są gigantyczne wręcz pole po prostu do zarabiania pieniędzy. A oczywiście zacznie się od tego, że będą gry komputerowe, czyli nie, że przelej swoją jaźń, tylko wejść do idealnie symulowanego świata, do prawdziwego wirtualnej rzeczywistości. I będzie, wiesz, tak jak leżysz na jakimś fotelu, tutaj oczki, diody, cholera wie, jakieś sprzęgi, nie? A kto będzie pierwszy? To pierwsi będą, znaczy mówię o pierwszych, którzy będą w środku w tym świecie. Pierwsi będą Japończycy. Moim zdaniem Chińczycy. Znaczy, to jest ta sama mentalność, w związku z tym prawdopodobnie tak. Ja mówię nie o tych, co wymyślą, co zrobią, tylko o tych, którzy wejdą i będą tam żyli. Oni żyją w takim ścisku i w takiej wewnętrznej izolacji. A to jeśli o to chodzi, tak, Japończycy. Że oni sobie w to wejdą, bo dla nich to będzie stan naturalny, niespecjalnie odbiegający od rzeczywistości. W związku Ale z tym. Nie, no to będzie w ogóle super. To będzie takie prawdziwe, zajebiste MMO, nie? Tak. Tylko że z możliwością wyjścia. No i potem coraz rzadziej będziemy wychodzić, coraz rzadziej będziemy wychodzić. To tak wyjdzie. Natomiast jeszcze druga rzecz bardzo ciekawa. Bo tutaj były takie kwestie typowo, bym powiedział, natury naukowej, czyli czym to tak naprawdę będzie od strony naukowej. Natomiast jeszcze w to bardzo mocno wejdą kwestie metafizyczne i religijne. Mówiąc krótko, jeżeli ktoś wierzy w istnienie duszy, a sporo ludzi wierzy, i sporo ludzi wierzy w jakieś zaświaty, to czy... I załóżmy, że to nie jest kopia. Załóżmy, że rzeczywiście jakby przetransferujemy swoją świadomość do komputera. Czyli w wielkim uproszczeniu duszę, nie? No na przykład w Ghost in the Shell to się tak nazywało, że to była dusza, którą się kopiowało. No właśnie. Czy w momencie, w którym ta dusza zginie w tym świecie, zostanie wymazana, to jednak pójdziemy do zaświatów, czy już nie? Jest jeszcze inna kwestia. Jak załóżmy, że gramy w to MMO, czyli jesteśmy podłączeni, czyli nasza świadomość bryka po internecie, to czy ktoś może przejąć nasze ciało i się wgrać nam do mózgu? No. Po prostu ukraść, zhakować, ukraść nasze ciało.
No, to jest bardzo ciekawe. No bo przecież będzie potrzebny jakiś interfejs. Tak, sprzęg jest potrzebny, trzeba jakoś się do komputera podłączyć. No to w związku z tym pytanie, czy dlaczego nie można zrobić w drugą stronę tego? No, prędzej czy później myślę, że to też nastąpi. A idąc jeszcze dalej, że przy założeniu, że my możemy swoją świadomość, zostańmy przy tej romantycznej wersji, że to jest przenoszenie naszej jaźni, dobra? Bo to ona jest taka fajniejsza, bo sądzę, że większość z nas chciałoby, żeby jednak świadomość była przenoszona, a nie, że my giniemy ze świadomością, że gdzieś jest tam nasza druga wersja, nie? Czyli tak, załóżmy, że możemy przelać swoją świadomość do komputera. I załóżmy, że możemy przelać potem z powrotem swoją świadomość z komputera do swojego ciała. Oraz, że ktoś inny, tak jak Marek powiedział, może przyjąć nasze ciało. No to jest jeszcze jedna opcja pod tytułem nauczmy się, będziemy mogli przenosić swoją świadomość do robotów. Tak. A po drugie, będziemy mogli sobie przelewać swoją świadomość do innych ciał. Czyli począwszy od jakichś piesków, kotków, a skończywszy na sztucznie wytworzonych klonach, którym nigdy nie pozwolono żyć, tylko je cały czas wychowywano w próbówce, po to tylko, żeby przelać tam świadomość. Pojawia się też kwestia definicji morderstwa. Co to jest morderstwo? Czy skasowanie duszy, czy jak duszę zapiszesz komuś na dysku i tu jest jego dusza, a zniszczysz ciało, to no przecież jego jaźń została, zniszczyłeś tylko ciało. I teraz pytanie, jaka będzie definicja zabójstwa? Bo to też się zmieni. I na pewno siłą rzeczy za takimi rzeczami pójdzie cała masa zmian ekonomicznych, których na chwilę obecną nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Moim takim ulubionym przykładem jest, załóżmy, że ktoś wynajduje działający teleport. Taki nawet lokalny, nie na skalę kosmiczną, na Ziemi. Czyli cały transport przerzuca się na teleporty. Teleporty stoją wszędzie, nie jeździmy autobusem, jeździmy teleportem. I teraz fajne, bo to jest szybkie, prawda? Wszystko jest fajne. No dobrze, ale teraz popatrzmy, co się dzieje z przemysłem samochodowym. Przecież nie potrzebujesz niczego poza wózka. Ludzie nie potrzebują w ogóle żadnego transportu poza teleportami. Firmy przewozowe potrzebują wózków do targania sprzętu do najbliższego teleportu. I nic więcej. Przemysł samochodowy jest nagle zbędny. Gigantyczny, największy przemysł na świecie jest całkowicie niepotrzebny. Jak to wpływa na ekonomię światową? No to ale więcej, Marek. Nagle cały rynek globalizuje się tak jak mokry sen ekonomisty. Bo w tej chwili na przykład u nas banan kosztuje 10 razy drożej niż w Afryce, czy nawet 20, dlatego, bo ty sobie nie pojedziesz do Afryki kupić bananów na targu, tylko jest monopol, faktyczny monopol kilku firm, które te banany sprowadzają do Europy, prawda? No tak. A ty tak. W tym momencie masz to w dupie. Wchodzisz sobie w teleport pod domem, wychodzisz sobie w Afryce i kupujesz sobie banany na targu. Tak. I to cała ekonomia światowa jest rozwalona momentalnie i się zaczyna składać na nowo w zupełnie tak naprawdę niewyobrażalny dla nas sposób. To wydawałoby się fajna rzecz, wymyślamy sobie teleport. No i teraz się okazuje, że takim wynalazkiem zmieniamy w ogóle wszystko, cały świat zostaje zmieniony w każdym możliwym aspekcie. I jak będą te komputery kwantowe, będzie można przenieść jaźń do komputera, to takie zmiany ekonomiczne też nastąpią. Nie wiadomo jeszcze, jak będą wyglądały, ale każdy taki gigantyczny krok naprzód technologiczny powoduje, że no, ekonomia po prostu leży i kwiczy i stara się podnieść, nie wiedząc, jak sobie jeszcze z tym fantem poradzić. Tam są jeszcze dwie ważne rzeczy. Nie wiem, oglądałeś ostatni serial Black Mirror? Ostatni sezon Black Mirror? Nie, to leży i czeka na lepsze czasy. Dobra, w związku z tym bez spoilerowania. Od razu ci powiem, że ostatni sezon Black Mirror jest właśnie bardzo mocno skupia się wokół wirtuala przenoszenia świadomości do komputerów i tak dalej. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że teraz na chwilkę wróćmy do tego, że to nie jest tak, że przelejesz, tylko że możliwe jest skopiowanie tej duszy, tak? Mhm. I powiedzmy, że jest sobie jakiś człowiek, który ciebie nie lubi. Nazwijmy go, nie wiem, Zbyszek. No i Zbyszek cię nie lubi i Zbyszek przechwytuje jakoś tą twoją duszę. Na przykład włamuje się do twojego domowego systemu wirtualnego, nie?
No bo jeśli ty przenosisz swoją jaźń, czy tą swoją duszę do wirtuala, no to musi być jakiś transfer, nie? No i on po drodze sobie te dane przechwytuje, kopiuje sobie twoją duszę, a następnie wgrywa ją do specjalnego wirtuala tylko po to, żeby się nad nią poznęcać. No właśnie, i teraz pytanie, jeśli on to skopiował, czyli tak naprawdę mi nie zaszkodził, a stworzył swoją lokalną kopię do dręczenia, to teraz pytanie, czy on mi zaszkodził, no bo ja nadal żyję, niezależnie od tego, a on tam ma swojego pieska, którego tam może kopnąć i szturchać patykiem dla swojej. Teraz pytanie, czy on popełnia przestępstwo, czy szkodzi mi, czy nie, no bo odpowiedź jest i tak, i nie. Jak w kocie Schrödingera, wszystko to wchodzimy już w takie podstawowe rzeczy, tak jak teraz są bardzo głośne te sprawy aborcjonistyczne, nie? Czyli kiedy pojawia się człowiek, prawda? Tak samo, czy to jest Marek, czy to nie jest Marek, no bo z jednej strony ten Marek, który tu siedzi, no to jemu się nic nie dzieje, ale tam jest drugi Marek, którego ten Zbyszek sadza na krześle elektrycznym i go dręczy. Podobna kwestia jest z czymś, co na razie raczkuje, ale kiedyś myślę, że to będzie gigantyczny przemysł, czyli lalki seksualne. No bo teraz z jednej strony producent takiej lalki chce wmówić wszystkim swoim klientom, że taka lalka jest jak prawdziwy człowiek, ale z drugiej strony prawnikom wmawia, że to nie jest prawdziwy człowiek, no bo jakby był prawdziwy człowiek, to by nie mógł, że tak powiem, sprzedawać go jak niewolników do wykorzystywania seksualnego. W związku z tym taka lalka jednocześnie jest człowiekiem i nie jest człowiekiem. Zależy jak na to patrzeć, także... Hipokryzja korporacji Level Hard. Ale Marek, ja może tylko to wezmę tak zajawię temat, jeżeli ty się zgodzisz, a widzowie dadzą dużo lajków, dużo komentarzy, to pociągniemy. Bo jest jeszcze druga kwestia. Tu powiedzieliśmy o przelewaniu naszej świadomości do kompa. Ale również możliwa jest sztuczna inteligencja, która będzie dużo bardziej inteligentniejsza od nas, ponieważ my się rozwijamy bardzo powoli, a tam po prostu wystarczy tego trochę dołożyć, tak jak sam powiedziałeś. To są bardzo niebezpieczne tematy, ponieważ na przykład jest coś takiego jak anteny, zwykłe anteny projektowane przez komputer. Komputer uczy się, jak ma wyglądać antena i komputer projektuje antenę taka, żeby byłaby optymalna. I bardzo często te anteny są, jak ludzie na to patrzą, bo ludzie się też, projektując antenę, posługują się estetyką, żeby to było symetryczne, jakieś tam specyficzne, żeby wyglądało. No, tak mamy po prostu, to jest normalne dla nas. Natomiast komputer nie ma czegoś takiego, on projektuje antenę tak, żeby była jak najbardziej efektywna. I czasami te anteny mają tak dziwne kształty, że jak ludzie na to patrzą, tak się patrzą i tak nie wiedzą bardzo, co to jest. Potem się okazuje, że to działa i to działa rewelacyjnie, no bo komputer zaprojektował to zgodnie z algorytmem, żeby to było maksymalnie efektywne i to jest efektywne. I mało tego, człowiek projektuje taką antenę, uczy się ileś lat, siedzi, kombinuje, robi to, a komputer jak dostaje program, to ciach, pach, 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 dzień, dwa, czy tam kilkanaście minut i robi. Tak jak dokładnie. Ten algorytm do krzyżówek, prawda? Tak, ale dokładnie. Ewolucja elektroniczna jest czymś nieporównywalnie szybszym. Człowiek ewoluuje miliony lat, a tam to będzie ewoluowało miliony sekund. Tak, także słuchajcie, temat tego, czy przypadkiem nie grozi nam Armagedon, ale wcale nie związany z nachodźcami, tylko z tym, że właśnie sobie sami wytworzymy, to jak będziecie chcieli w następnym odcinku. Jest bardzo, bardzo dużo mrocznych tematów, zwłaszcza, że na przykład taki kraj jak Arabia Saudyjska nadał już Androidowi obywatelstwo, czy uznało za człowieka. Ciekawe, nie? Tam to nie jest Android, tam to jest raczej... podchodziłoby bardziej pod kategorię lalki. Właśnie ale brzydkiej to tylko... Ale... Dobra, nie, bo znowu powiedzą, że jestem jakiś anty. Ale wiecie, ale już jest czemuś, co nie jest androidem, ale udaje androida nadano no tak, status człowieka. Ale już jest przełamany proceder. Prawnie. Tak. No. Trzymajcie się i przypominam, że w pierwszej linii opisu kanał Marka się znajduje. Link polecam. Dzięki, na razie, hej. Pa, pa, hej, hej.